Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, prezentowany projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów dotyczy utworzenia nowej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. Jest to opinia dotycząca inicjatywy, która wielokrotnie podnoszona była na ramach komitetu i też w pracach naszych komisji. Przed chwilą przyjęliśmy opinię dotyczącą regionów metropolitalnych. Wiemy, że te dwa obszary diametralnie się od siebie różnią. Teraz będziemy mówić oczywiście o obszarach, które są oddalone od centrów, a jednocześnie są położone wyżej, w Karpatach, właśnie w górach. Czy one muszą się tak głęboko różnić? To oczywiście odpowiedź jest nie. Europejski Komitet Regionów w swoich opiniach niejednokrotnie mówił, że polityka służąca wzmocnieniu spójności jest najważniejszą polityką, ponieważ dotyczy wszystkich mieszkańców, wszystkich obywateli. No, mając na uwadze tą taką uniwersalną prawdę, chcieliśmy przedstawić pozytywne wnioski co do utworzenia takiej strategii. Ona dotyczy mieszkańców Karpat, dotyczy obywateli w Karpatach. Dlaczego obywateli? Bo to wiąże się z inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów, który prowadził swoistą debatę pod hasłem Unia Europejska bliżej obywateli. Myślę, że strategie makroregionalne świetnie realizują te idee. Nie możemy zostawić żadnego obszaru z tyłu, powiedział dziś przewodniczący Mario Sacelli. Myślę, że też wpisujemy się w to hasło. Chciałbym powiedzieć, że te cele polityki spójności, które są właśnie związane z najważniejszym celem współpracy terytorialnej, realizują się właśnie w aspektach strategii makroregionalnych. Makroregion karpacki, drugi co do wielkości łańcuch górski w Europie, zasięg terytorialny to takie państwa jak Rumunia, Czechy, Słowacja, oczywiście Węgry, Polska i państwa, które nie leżą w Unii Europejskiej, czyli Ukraina, Serbia i Mołdawia. Obszar ten ma potencjalnie duże możliwości, drzemiące bardzo duże możliwości rozwojowe. Posiada wyjątkowe zasoby endogeniczne, różnorodność biologiczną. Myślę, że można o tym bogactwie powiedzieć na obszarze takich przykładów. To rezerwat biosfery Karpat Wschodnich, 36 parków narodowych, 51 krajobrazowych, 200 innych różnych form ochrony. Jakby to podsumował wszystko, to należy stwierdzić, że ponad 16% tego obszaru znajduje się bez różnych form pomocy. Ten rozwój przez to jest też w jakim momencie ograniczony. W Karpatach znajdują się liczne obiekty, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Unikalna sztuka, rękodzieło, muzyka. W Karpatach żyją ludzie, którzy to wszystko kultywują, są bardzo ambitni, pracowici. Trzeba im oczywiście pomóc, aby z tych Karpat nie wyjechali. Strategia karpacka nie jest czymś nowym, jest inicjatywą dojrzałą, jako poprzedzona licznymi inicjatywami obywatelskimi, organizacji pozarządowych. Podpisane są różne memoranda, konkluzje, deklaracje. Debaty odbywały się w Parlamencie Europejskim, też na poziomie Europejskiego Komitetu Regionów i też w różnego rodzaju komisjach. Możemy tu oczywiście w przypadku Karpat mówić o karpackim inkubatorze zielonego przemysłu. Musimy pamiętać o tym, że Karpaty są zielone, więc jak będziemy mówić zielone Karpaty, to możemy myśleć Green Deal, lub oczywiście odwrotnie. Tak więc to wysoka jakość środowiska tego przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie tymi zasobami jest dla nas koniecznością, jest zadaniem, które musimy wykonać. Chcemy uznać strategię karpacką jako inicjatywę dojrzałą poprzez wszystkie działania, które prawie 10 lat się realizują. Chcemy oczywiście mieć możliwość wspólnego planowania, wspólnej koordynacji wszystkich działań, tak aby to wszystko dawało efekt w Karpatach. Musimy też wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Debata, która ma miejsce na terenie Karpat, pokazuje swojego rodzaju pozytywną zazdrość w stosunku do dobrych praktyk strategii alpejskiej. Chciałbym na zakończenie przypomnieć, że strategia alpejska miała swój początek w Europejskim Komitecie Regionów i również była inicjatywą oddolną, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnych w Alpach. Dziękuję za uwagę i myślę, że też jasno i czytelnie trzeba dziś powiedzieć to, co powiedział pan przewodniczący Mario Sacelli, że północ z południem połączą Karpaty. Dziękuję bardzo.